Ostatnio ktoś powiedział po kazaniu, że miał dyskomfort, że kiedy słuchał, to słowo tak dotykało różnych przestrzeni jego życia, że miał pewien dyskomfort w słuchaniu tego. I tak rzeczywiście czasami jest, bo dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, że Słowo Boże jest nawet ostrzejsze niż miecz obosieczny, że ono przenika człowieka tak, że aż go rozdziela, rozdziela duszę od ducha i szpik od stawów. Może tak być, że pod wpływem Słowa Bożego czujemy, delikatnie mówiąc, dyskomfort, albo czujemy, że ono nas przenika i że nas jakoś rozwala od środka. No i wtedy jakoś trudno nam jest to przyjąć, że to jest działanie Pana Boga, bo my raczej byśmy woleli takie działanie Pana Boga, który nas jakoś tam zagłaskuje i przyklepuje i sprawia, że się tak dobrze czujemy, komfortowo. A Słowo Boże właśnie często wprowadza nas w dyskomfort. Słowo Boże często nas przeszywa. Ono często rozbija na części to, co staje się jakąś zamkniętą, skostniałą skorupą w nas. Więc Słowo Boże w ten sposób działa, ale działa po to, żeby coś tam na nowo zbudować, żeby coś tam na nowo scalić, żeby coś tam uzdrowić. Ale do tego czasami właśnie potrzebne jest wprowadzenie nas w dyskomfort. Nie to, żeby Bóg miał na celu nasz dyskomfort, ale po prostu on rozbija te takie bezpieczne przyczółki, które my sobie sami budujemy. On to rozbija po to, aby nas rzeczywiście wprowadzić w prawdziwy pokój i w prawdziwe zbawienie.